Hello, hello. Zaś mamy ul. Podziobali mnie jak skurwysyn. A i klaty jeszcze goniają. A te, a my po prostu w nohol ujebali. W jakim domu nohol? Gdzie nam tego chycili? Ale gryzą nawet bez reklamowej. To parzy tak. Kongo uciekł, tyż uciekł. Wszyscy pouciekali. Zmuzaj palec cały. Dawaj to do wora. Kurde, ale wiesz jak jebali. Zakręcaj to, Michael. Zaraz to, wiesz co zrobimy z tym? Gdzie jest jeden miech? Kasia. Ale mnie jebnął. Ale prosto w nohol. Zawiąż go, Michael. Nie, zawiązaj go, spójrz luft. I go zawiązujemy szczelnie, wiesz? No. Hello, hello, patrzcie jaką mam wara. Jak te kobiety, te batopsy, bo czego? O, nie wiem, sam uwalu. Chciał fingle ściągnąć, bo wszystko spuchło mi. Kurde, ale to richtig gryźli. Ale chuj tam wycimało się, ja pierdolę. Szyb jak pierdol. Dwie takie wpuścić jeszcze z jednej strony tu i normalnie moc. Tak te kobiety to robią. Ja pierdzielę. Jednak atakują nieludzko, aż mi łeby się przyćmią. Trudno. Ale trzeba było to zrobić, no bo co by tam? Ani do budy wleźć, ani nic? Fajnie, kurwa, no, ktoś mi na dupce. Michael, Kajcie ugryzła, ta jedna osa, pokos. Tu cię jakaś przyceg ugryzła, nie? No, takie trochę. Ale uciekali, Janusz też uciekł, Kongo też uciekł. A ja stary głupi, kurde. Ale sami gadałeś, zakryj się. A no ale widzisz, no ale ja myślę, że one śpią. No, to się obudził. No, ale patrzcie, co mi zrobili. Zaatakowali mnie. Tak u palowara. Tak, by te telefony, ale co się zmienia. No, tu mi budzi dała. Pięknie. Się kurwa śmieją teraz mnie. No, o, bo jak się śmieją. O, o. Panu, bo... Być dużo chyba... Teraz by ta Dagmara, kurwa, to no, za darmo, takie dwie osy się do wpuścić i mi będzie taką piękną, kurde, takie pięknie pty, no. Że ani do lekarza nie trzeba no, chodzić. Kurde, normalnie pięknie. Gaszyki, nic. No, po co, nie? Za darmo, odcicie to do nas to zrobimy. To chce to, zaprosimy na botu. 5 minut strachu. Dobra jest. Pozdrawiamy wszystkich. Siemanko, siemanko. Cześć Stasiu, co tak z rana już? Nie mam. Tylko się już po wodę jechać. Cześć Manko, cześć Sara. Gdzie jedziesz po wodę? Na cmentarz. Aha, a cieplutko, nie? Upały przyszły, co? Ty Stachu, mam dla Krysty co żeśmy wreszcie obiecali. A ona popocha po wodę. Dobra, dobra. Tak nie nosi, ale jak tylko przyjdziemy, wiesz, jak z kamerą, to leci szybko, nie? Byłeś na rybkach? Szykuję miejsce, nie? Znaczy mam miejsce, nie? Tylko dzisiaj ja radę podkarmię. Ty Stasiu, powiedz, gdzie płotki najlepiej łowić? Płoteczki małe. Małe to nie wiem, ja 22 cm złapał. Gdzie? Na Jarwanie. Taka duża płoć? Na Akim, no. No ja też. Nie. Pokaż mi to. Chodź, chodź tu, kochanie moje. Masz. Możeś mnie tak molestowała, proszę cię bardzo. Dziękuję bardzo. I masz do mazowania, i masz grube, o, i cienkie, i takie. O. Bo mi nie wybaczysz, będziesz mi cały czas mówić. Chodź, no. Chodź. Chodź, dobrze. Tylko od ciebie będzie zależało, co ty zrobisz, czy to wyślesz na internet, czy nie. Zobaczysz. Chodź, chodź, zobacz. Dobrze, idę zobaczyć. Po prostu... Krysia, figury zaczynasz nabierać. Co? Figury zaczynasz nabierać. Dopiłem co chciałem, dopiłem. Dobra. Radyjko ściszcie troszkę. To jest zabawka. Sary. Smacznego sarunika. Sara ta ma. Czekaj, bo na coś machła i poda. Dobra, idę zobaczyć, czekajcie. A ty rzucaj te zapałki. Ja. A ja będę zapaczkował. Uważaj, Marek.
rzucaj normalnie na te auto. Uważaj na palce. Leci główka od zapału. Człowiek piła. No, piła i... zdechła. Trzeba wody, wiesz, poczepać, potem będą kładać tu, wiesz, no. Michael. No, to tam pochlastumy, tu pochlastumy. No, to trzeba będą układą. No. Do tak pudełek się... od zapałek i... Wszystko grobi. No, na razie główki od zapałek nowego mamy. Nowego kamerzysty mamy, operatora. No, krzowisz zdoła. Jej gitara. Michael, tak nie, na leżąco połóż. Więcej w lesie, wiesz? Tak, i wyzak, żeby szło wysuć, Michael. Tak, na wzdłuż, nie tak, Michael. Bo się nie będą kulać. Odwrotnie. O, tak. Jak klapa dźwigniemy do góry, będziemy na wysięgniku to wziąć, wszystko śleci, wiesz? No, tak. Dobre. Śniadanie robimy teraz. Bierzcie się. A jak nie, to piknik. Teraz gro. To musimy jeszcze powycinać sam. Ale najpierw trzeba śniadanie zrobić. Nie ma kiedy. Pa, domy na klocki, oby kury na tymi. Na zrzędy. No. Może będzie dobrze wszystko, chłopcy. Martin, Marek, jedź. Ja, no, w porządku. Trzeba siły mieć, no trzeba pojeść, wiesz? Jemy, po tym, co tam pokaż, domy. Jedzie koparka, zaś to, no, to przewróci na długą stronę i będzie, wiesz? No. Ja mam czas, będzie to na wytał siedzieć, nie tak była posielka. No, ale to wiesz, u taty jest tam. No, to jest coś na to. Coś w obiad uważaj, tego. Sam nam taki królik, ten zając wyskoczył. Taki mały zając tam siedział, potem go pokoza. Go weźmiemy najwyżej, wypuszczymy tam u nos. Bo koparka brała i uciekł taki malutki. Zebrali my go i potem go wypuścimy u nas tam lat stawym. No. Co chłopie, czego cię na mnie? Ja. Biegnijcie, że trochę połnacimy. Pojedziemy te drzewo zwalić, śniadanie zimy. Przyjademy jeszcze roz. Wody się coś napijemy i będzie. No tyle już mamy. Także gro. Dobrze, że Beata nie u tego taty jest teraz. Przynajmniej no, łobiod uważi coś. No, łobiod uważi na pewno, nie? No. Michael, w porządku wszystko. A jak? Zaraz umlatnę, no. Wleja benzyna i będzie. No. Jak my to mówimy w naszym... Fachu nie ma strachu. Oni ogoleni, a ja nie, kurde. Muszę się ogolić, widzowie. Zaraz skupia po drodze żyletka i się ogola. No, bo nie ma czasu nawet się ogolić, no to... Na razie tyle, daj ten baniok tam. Albo trzeba benzyna na przykład na luz teraz też. No właśnie wziąłem. No, tego nie pij, bo kurde pojedziesz na wysokich obrotach. Tak... Hej, ja bym to się łyknął, fajnie by jechał. To bym tymi górnymi jedynkami, wiesz, jak bym to szybko porąbał. To opas z Markiem, bo Marek też mój brak jedynków. Tak. No. To wy tak jak te chubiki kurwa się żarli coś. Ale teraz muszę szukać takiego drzewa, gdzie ją zostawił. W takim czasie się zęby ty zrobią, nic się nie ma. Jeden ani drugi, będziecie mieli zęby. Ale tam zęby nie granat nie wybuchną. Ale będziecie mieli, chłopcy, nic się nie martwcie. No. Dobre, nalite paliwo, tnymy i jademy, bo trzeba coś zjeść, chłopcy. Na razie tyle, gitara, gro, hej. Marek podjeżdża, to mu siła teraz jak pierun. Cześć, Zajeczku. Cześć, Wysiu. O kurde, jaka jest dzisiaj paruwa. Ciepło jak. Cześć. A tu widzę, twoi sąsiedzi wędzarnie sobie kupili. Proszę? Fajnie. Sąsiedzi twoi wędzarnie kupili, będą montować, wiesz, koło bloku. Ja? No, będą wędzić jakieś rzeczy, może się załapiesz. Fajnie tam mają nawet zagospodarowane, podoba mi się. Bo jaki masz, wiesz?
Bo gaz mi się kończy, nie tak? Mam dla ciebie. Bo Achim mi dał, wiesz, budkę. Dzisiaj? No, bo byłem, kazał przyjść, nie? A to masz świeżą butlę, ja? Tak. A to zawiozę dla Janusza, dobra. No. Bo też mam butlę dla ciebie teraz. No. Ściszysz, Zbysiu, tego? Co tam masz ciekawego? A telewizorek ściszysz troszkę? Jeszcze po obiad, widzisz, tą kartkę mam, nie? No masz po obiady łazić. No, chciałem ci podziękować, czyś mi telefon. A, spoko, Zbysiu. Zbysiu, soczek ci przyniosłem. Jeden i drugi, żebyś sobie miał się napić. Butlę to dam, w takim razie zawiozę do Janusza. Kuksu ci kupiłem buty ten. O, fajnie. Jakąś taką konserwę i pasztecik, żebyś miał. Fajnie, dzięki. No. Zadzwoniłem do ciebie, a ty masz coś z tymi nogami? Z kolanem mam, wiesz. Nie wiem, co się stało, był taki, mój bajtel trenuje piłkę nożną, wiesz? Aha. I na zakończenie sezonu był, klub zrobił takie spotkanie między rodzicami, dzieci, które trenują. Bajter przyszedł, poklepał mi po plecach i powiedział, tata, tylko nie przynieś mi wstydu, nie? No to tata wszystko zrobił, żeby wstydu nie przynieść. Tylko, że po tym meczu, wiesz, no te kolano, coś mi się stało i te woda mi się zbiera, wiesz? I mnie było niby jakieś zapalenie rzepki, lekarz powiedział, że to jest przeciążenie, ale nie mam pojęcia, bo już biorę te, dosyć długo już biorę te tabletki, bo już biorę ponad tydzień czasu, przeciwzapalne maści, przeciwzapalne okłady. Troszkę lepiej, ale szału nie ma, nie? No, Zbysiu, szału nie ma, no ale wiesz, no. I ten coś się miałem... Może do bajtla wesela się zagoi, nie? No na pewno, no życzę ci powrotu do zdrowia. A co miałem powiedzieć? No byłem na rejonie, nie? I znalazłem, rozumiesz, oryginalne takie hamburgery, nie? Ja ci kiedyś pokaż te hamburgery. To sobie upiekłem, wiesz? I no właśnie nie mam tłuszczu, nie? Pokaż, Zbysiu, te hamburgery, ja cię uduszę zaraz, jak to będą, żebyś się nie zatruł, ty. Nie, no, jednego już zjadłem, wiesz? I żyjesz, tak? Ale dzisiaj zjadłeś jeszcze kiedy? O takie, patrz, widzisz, oryginalne, nie? Zamrożone. Do kiedy tu jest data ważności? A chyba na drugiej stronie, wiesz? Tu jest, ale ja nie widzę. Ale dobre są. Do 18 czerwca, tak? Dobrze widzę? Ja nie widzę. Ja bym z Berlinu widzę. Okay, widzimy, gdzie jest jaśniej. Do 8 czerwca. O kurde, to trochę stare. A już jest lipiec. No ale mam Zbyszek, kartkę na obie. Zbyszek, kuźwa. Żeby się nie zatruł, nie zbieraj takich rzeczy. Dobra, no. Zbysiu. Ja to przyzwyczajenia zbieram. No przyzwyczajenia, ale jak się zatrujesz tym hamburgerem? I do szpitala wylądujesz? To jest mięso, wiesz. Mięso na biały to może... To może być jakiś, nie wiem, salmonella albo jakiś inny. Wiesz, o co chodzi? No Zbyszek, takich mięs się nie je, no. No dobra, to wyrzucę. No kurde, bo się zatrujesz, mówię ci. No ten, no Achim mi dał właśnie tą butlę, dał mi trochę fajek, nie? No i 10 zł mi dał, to sobie kupiłem kawę, nie? No bo już kawy nie miałem, nie? No ale teraz na razie kawę mam, no to tą butlę, nie? A na rejonie co nazbierałeś? Butelki tylko. Puszek nie zbieram. Czemu? A po co? No Zbyszu, to są pieniądze wszystko. A wolę butelki. Bo w Żabce bierze za jedną butelkę złotówkę. No. To nazbieram, rozumiesz, na tą kawę, nie? Mamy zająca. Ale jestem. Czekaj, pomału, bo... Jak malusi. Czekaj, zamiętamy. No, tu jest. No. Musimy go pomału chycić, czekaj. No, za łuska. Go potem wypuścimy, wiesz? Nie zabieraj go, żeby miał powietrze, wiesz? No. Dobra, uciekamy. Przyjechaliśmy z tego drzewa, pocięte mamy, a przy okazji tam kaj te drzewo, tak go w ugodą, to my przywieźli zająca młodego, takiego małego zająca. No, to nie jest zając, to jest królik Baksiu. No bo tam był, nie? Taki mały pierun. Ja chcę marchewki, doktorku.
Uważaj, bo ci ten, no. No. Zaraz go wypuścimy, on sam powiedział, to wiesz? I no my go znodli, kurde, w tamtym drzewie, co by mu go dali, nie? Nie, Michael? Ma pazurki. Pójdź go, niech uciekł już na wolność, no. Niech uciekł piernik, o. Poleciał na pole, no. I to jest właśnie to, że on, wiesz co, to jest natura, on musi mieć, kurde, swoje miejsce, wiesz jak. A to już jest wielki zając, to już jest do rady. I no widzisz, że on wyleciał tam po tym, tam na ulica, nie go wziąli z ulicy tego, bo by go auta pojeżdżali. Jak mu tą koparką brał, nie, no to tam, wiesz. No i poszedł się pan. Jak to? Bakszu. Bakszu sam będziemy fajnie. Ja, bo tu też zające... Co, ale on mu nic nie zrobi, tu moje jedzenie dość, trowa tego. Muszę sam przyzwyczaić, Majkę. Nie, nie lis. A lis, muszę sam zaraz skryć jakaś. Tego nawet nie widać teraz, jaki on kolor jest. No. On się już poleciał. Do trawy się siednie. Teraz go mogę jedynie go i no mogę znadepnąć. No, bo on się skulnie, wiesz. Ale my sobie zmęczone, nie? Co, Pados? Idziemy się okąpać. Zjemy obiad. Gitara gro i się pójdziemy po ten na ogródek. Jakoś to będzie. No ale... Jakby to było? Zając mu wolność. No. Zaraz jednego my uratowali. No, to pójdziemy no obchód sam zrobić i będzie. Dobre, na razie tyle, gitara. Hej. Zbysiu, to są ważne informacje. Z tego, co ja wcześniej w papierach znalazłem, ty kiedyś, ciebie zwinął chyba policja, tak? Na izbę, takie rzeczy. Miałeś kiedyś takie przypadki, tak? Nie. Tak, i byłeś też przy tym wszystkim w opisie, co czytałem, taki dość agresywny, pobudzony. Zgadza się? Ja wiem, czy agresywny? Chyba nie. No. Sąd rejonowy w Bytomiu. Wydział Rodzinny Nieletnich w sprawie wniosku Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu przy udziale ciebie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Wzywa pana, ciebie, do osobistego stawienia się z dowodem osobistym w siedzibie poradni zdrowia psychicznego Panaceum w Bytomiu przy ulicy Woźniaka 53/7 w dniu 6 sierpnia 2024 roku o godzinie 15:10 w celu przeprowadzenia badań psychiatrycznych i psychologicznych. Biegłymi w mniejszej sprawie będą psycholog taka i taka. Stawiennictwo jest obowiązkowe pod rygorem doprowadzenia przez policję. Mnie nie będzie, bo ja 1 sierpnia jadę. Mnie nie będzie, Zbysiu. No tu będzie Achim. Muszę go poprosić, czy cię tam nie zawiezie lub inną osobę. 6 sierpnia na... Ja sobie też to zaraz skseruję. Czekaj chwilkę. Nie wiem, kiedyś w aktach czytałem, że chyba komisariat jakiejś tam policji zgłosił ciebie. Natomiast Zbysiu, no musisz się na to stawić. No masz obowiązkowe 6 sierpnia. Dobra. Ty miałeś zakręcone, zaplombowane rury w domu. Cały tamten rok. I oni, wiesz, obarczają cię jakimiś grubymi kwotami za poniesienie kosztów wodomierza, klatki schodowej i wody. I ja to muszę wyjaśnić. Muszę się z temu przeciwstawiać wszystkiemu. Trzeba z tym wszystkim się zmagać, ale nie jest to łatwe, Zbyszek, nie? No ja wiem. A jeszcze dla takiej osoby jak ty, którą gdzieś te pisma, wiesz, walą, te urzędy i tak dalej, z takimi problemami jak ty, to już jest całkiem jakiś... Ja wiesz, jak ty byś tutaj nie miał osób, które ci przyjdą do ciebie i ci wytłumaczą, no to wiesz, koniec, nie? Dzisiaj byś nie miał orzeczenia o niepełnosprawności, dzisiaj byś nie miał żadnego renty, czyli jakiegoś opłacenia, dzisiaj byś nie miał nic i byś tutaj leżał i no nie wiem, czy byś jeszcze żył do tak naprawdę, nie? Mam pytanie, a jak wygląda ta sprawa ciężu teraz? No teraz ci mam przekierowane, masz pieniążki z banku i te środki, bo nie szło to zrobić z MOPS-u, to MOPS przelewa ci pieniążki na konto. Tak. Bank, masz stałe zlecenie zrobione na czynsz. Od lipca wtedy, nie? Jesteśmy byli. Tak, stałe zlecenie na czynsz, nie zrobiliśmy jeszcze... A ile oni tego będą brać? Co?
Ile z tego będą brać? 450 zł jest przekierowane na czynsz. Ja jeszcze muszę do banku, jeszcze musimy raz jechać i trzeba przekierować jeszcze na prąd. Na prąd, bo teraz ja ci opłacam ten prąd. I no, wolałbym, żeby też te były środki przekierowane na prąd. Przynajmniej tam, nie wiem, ze 150 zł miesięcznie, żebyś miał przekierowane a reszta pieniążków, no te parę złotych, co zostanie, to dla ciebie, nie? To tam będziesz miał 400, 500, 600 zł, to tam 240 zł ci zostanie na, żebyś coś... No jakbyś nie kurzył, to byś miał na jakieś paszteciki, no, chleb, ale że ty to przekurzysz wszystko przez dwa dni, no to... Nie, no staram się mało kurzyć. To musisz, Zbyszek, nadrabiać to na rejonie, nie? No nic ci na to nie poradzi. Pomału, no. Pomaluczku, umi. Pomału, tak, no, no, zatękaj. O, pływie. I szybko było telefonu. No. Tam jest. O Jezu, jaka słodka! Trzeba ją stąd wrząć, wiesz? Nie, to jest Zosia. No, Zosia mam. No, no, kolega ją znalazł, kurde, bo auto przejechało. No, bo przejechało auto, ta matka, nie? I... Dzień dobry. I trzeba ją wrząć, nie? Tu mam malutko Kaciuszka. Chciałem spróbować do tamtej matki, co siedzi. Siedzi tam. Na tym podeszcze. Może ją przyjmie. Tak to ona nie do rady. No, idź na dziewa, no. Idź, no. Idź. No. No, śliś. No, idzie się, idzie się. I dziowa tam. Hops, hops. No. Michael jedzie. Na bobo. No, do byty mamy gdzie daleko. O, jakie fajnie obstrojone go z tego. Tu mam zapasowe, jakby się przez darmo, to mogłaby nie mieć. Dobra. Ciepłuj, to się przyjdą, do przynajmniej kurde kołka będą do muzycka, łukaj. No. Leci Michael, chciał jechać na górę. No, dziewo przywiezione, gitara gro. Przy okazji na hasioku było koło. To my to wżulni, dobra, wiadomo. No. Się przyjdą, bo aby tak kółko pękło, nie? Albo jakiemuś bajtlowi dać, nie? Ty ale nie, ja na nim będę jeździł do roboty. No nie ma sprawy, widzisz, no. Na zmiany. Kongo ty jest. Kongo będzie musiał być z tym boczny ty. Gdzie? Konga do koszyka. Nie, Kongo musi mieć z tym boczny małe kółeczka takie, pamiętasz jak byli, no. Żeby się nie kipnął. No, dobra.